Siemanko wszystkim na moim kanale. I w dzisiejszym odcinku przeprowadzimy sobie luźnego vloga. To jest taki wieczorny i fajny spacer. No i w tym vlogu opowiem wam parę informacji. Mianowicie piesa, co mi się przetrafiło, to że drugi dzień pod rząd zostałem sam w domu. W zasadzie 3 dni, tylko że w jednym dniu byłem sam, na drugi pojechałem do znajomych od rodziny. Na trzeci dzień zostałem też sam i na czwarty też sam. No. To także... Także, no. Wracam za chwilę. No. Jestem z wami już z powrotem. I powiem wam, że prawie jestem jak Kevin sam w domu, który chciał zostać sam w domu, a później tego załował. No. No, taka sytuacja, no, że matka miała przyjechać, a że kolega popił, no to nie wiem jak odwieźć. To nie wiem jak odwieźć na autobus czy do domu. No i wiecie, musiała zostać. I powiem wam, że samemu w domu to jest trochę strach czasami i kurde smutno. I tak jak byłem do tej pory sam w domu, to jakoś tak chillot, nie? Nie było zmartwień, ale dzisiaj nie wiem co za dzień, że czuję się jak, nie wiem, po prostu przychodzi taki dzień, że człowiek nie wie co ma zrobić ze sobą dosłownie. Dlatego już dzisiaj ja jestem drugi raz na spacerze. Pies już sam przyszedł, bo się nudziło, też niepokoiłem się. A teraz po tym jedzie znów kolejny dzień zostanę sam w domu. Też muszę się przez, bo w domu bym zwariał. W domu mu chodzi w kółko. No. Także nie wiem co robić, po prostu masakrę. No. Wiecie, jak ktoś w domu jest, to zawsze raźniej i jest do kogo się odezwać. No a tak to do nikogo się nie odezwać, a jedynie co mogę, tylko popisać z kimś. No. I tak, o. I najgorsze jest to, że czasem nawet ci zostawiał bez pieniędzy. No. Że te 2 dni co jestem sam i to powinien chociaż 5 dychy mieć. No raz miałem 2 dychy, ale co to z 2 dychy? Na jeden dzień nie ma. A tak to 5 dych to jakoś by człowiek 2 dni przeżył, a tak bez pieniędzy, bez niczego. Ciężko. Ciężko, ciężko. No, wy to oglądacie już pod koniec października, ja to nagrywam prawie w połowie. No, ale nagle wy mieliście
odcinki. No bo jest już coraz zimniej, noce są już na minusie, przymrozki są, także jest już coraz zimniej. A wiecie, im zimniej, tam jakiś nowoczesny samolot pojeci. A wiecie, im zimniej, tym bardziej nie będę wychodził na podwórku i nie będę nagrywał. Jedynie co w domu, o ile będę miał jak. W zasadzie to będę miał jak z samego rana. Wstaję, to jestem sam, co pójdę sobie do sportu, może zdążę wam nagrać jakiś odcinek na luzie, no, żeby po prostu nagonić ten termin. Wiecie, jak to było lato, to człowiek latem by na podwórku prawie cały dnie spędzał, a zimą to już niekoniecznie. No, i powiem wam tak, to jest godzina po 17:00. Z godziny pochodzi, bo jak ja zrobiłem takie kółko, to też prawie mi godzina zajęła. No i teraz godzina zajęła, to co? Pójdę, zjem coś i telewizor może obejrzę i co? I spać. No i zasnę. A i po prostu spania, to mi coś się przypomniało. Mianowicie znów chodzi o mecz. No. Powiem wam, odradzam piwnicy. Odradzam piwnicy, bo jak ja byłem w piwnicy i siedziałem. No, zachód słońca widzę. I jak ja siedziałem w tej piwnicy w meczecie, no to po chwili coś koło, niedaleko mnie, dosłownie niedaleko mnie, 5-10 metrów stuknęło. A nikogo oprócz mnie nie było. Także wiecie. Oto kaman. Tak, wracam tędy. Bym poszedł. I tak właśnie zastanawiałem, którędy iść. No, idę tędy. No. No i cóż, trzeba jakoś radzić. Dobrze, że chociaż jutro ktoś będzie w domu, bo chyba bym znów pojechał do znajomych rodziców, tam bym został, bo kurde, tak samo to masakra. No. Wiecie, przyda się tam czasem jeden dzień samemu pobyć, odpocząć od rodziców, od wszystkiego, ale teraz sam się przekonałem, że nie jest tak łatwo. Chociaż jakbym miał zamiar mieszkać sam, no to widzę, jakie to były początki. Widzę, jakie to byłyby początki. Że po prostu bym nie byłbym sobą. A później to na pewno bym się przywitał, bo człowiek, powiem wam szczerze, do wszystkiego może się przywitać. No. Może po prostu do wszystkiego się przywitać. No i cóż, jeszcze ja wam nie będę w końcu. Dobrze, że było można nagrać filmik, się wygadać, pogadać. No i cóż. Jeśli wam filmik się spodobał, to łapa w górę, subskrypcja, dzwoneczek. Trzymajcie się ciepło. Naura!